Siemano moi drodzy, witam serdecznie dzisiaj w hotelowym roczniku, w hotelowej łazience. Nie, to nie jest ręcznik, to jest szlafrok, jest bardzo wcześnie rano. Ja się szykuję dzisiaj na taki event i pomyślałam sobie, że zrobię longa trading with me, bo już strasznie dawno nie robiłam takiego odcinka. Poza tym obudziłam się w znakomitym nastroju i po prostu mam ochotę pogadać. I tak, właśnie na was padło, że się z wami będę rozmawiała. Jeśli widzieliście poprzedniego vloga, albo dwa vlogi temu, nie pamiętam dokładnie, nie wiem kiedy wy będziecie ten film widzieć, to byliśmy z Michałem w spa i to było właśnie wczoraj, o matko. Cudownie było. Na tyle cudownie, że po prysznicu, w sensie po kąpieli już wiele, wiele godzin później, nie miałam potrzeby smarować się balsamem, co jest cudowne, zwłaszcza jak jestem w obcym miejscu, jest zmiana wody. A dzisiaj rano obudziłam się, och, to było tak dobre spa, to było tak dobre! Bardzo się cieszę, bo trafiło mi się w ten sposób, że, znaczy trafiło mi się, wybierałam w ten sposób, żeby po pierwsze były marki, które wiedziałam, że jest większa szansa, że mnie nie uczulą, a po drugie pani, która mnie tam ogarniała, była na tyle miła i po pierwsze na tyle kompetentna, że mi dobierała produkty po drodze, a nie, że tam po prostu dobra, no jest tak, to tak będziemy robić, tylko że rozsądnie to wszystko zorganizowała, a po drugie bez problemu dawała mi po prostu opakowania do przeczytania, żebym sobie mogła obczaić, czy nie ma tam na przykład konserwantu, który mnie uczula, albo czy nie ma jakiegoś problemu z tym, że jakieś pegi tam się znajdują, bo ona pracowała na kosmetykach Yonel i Natura Bisse. Te drugie są hiszpańskie i tam jest troszeczkę są czystsze składy. W tym Yonel to jest polska marka. Tam były jakieś pegi, parę jeszcze innych rzeczy, z którymi tam jak ktoś szuka idealnie czystych składów, to nie będzie zadowolony. Ale jeśli chodzi o dla mnie, było w porządku, w sensie nic mi się nie działo, widziałam co tam jest w tych składach powypisywane, wiedziałam z czym mogę mieć problem, z czym nie, także jeśli z czymś był, to opuszczałyśmy ten kosmetyk. To jest mega sprawa. Dla mnie to jest super ważne. Tak samo jak idę do fryzjera i oni mogą mi umyć włosy moim szamponem, żebym potem nie wyszła z jakąś w ogóle warstwą rogową na czubku głowy wyrośniętą, jak ciemiączką niemowlęcia. Także bardzo się cieszę, że tak się to udało zrobić. A dzisiaj, teraz nie wiem, zrobiłam, nie powiedziałam. Tylko zwilżyłam konjaka, to jest normalna ta tradycyjna z zieloną herbatą i przetarłam twarz tak jak tutaj widzicie, ani nie będę używać toniku, bo nie było żadnego detergentu, więc ze spycha nic tam nie skrobała mnie dobrze, ani nie będę używać kremu, bo po prostu w ogóle nie mam takiej potrzeby. Ja to najchętniej to mi się w ogóle tak chodziło i dotykała się cały dzień, ale to niezdrowo, w sensie niedobrze tak się macać po twarzy non stop. Będę nakładać makijaż. Idziemy dzisiaj na taki event organizowany przez Givenchy. Jestem zaskoczona, nigdy do mnie nie pisali w takich sprawach, ale wiem już dlaczego, ponieważ staram się zużyć mój podkład Bare Minerals Bare Pro, który wcale nie jest taki bare, tylko tam w tym składzie to też nie ma jakiegoś szału totalnego. Ja nie przepadam za nim, ale chciałabym się już go pozbyć, a teraz minerały, których używam, to są minerały z Woga i one bardzo słabo kryją, także na co dzień jest super, ale jak mam gdzieś iść i będzie pełno zdjęć, to widać nierówny koloryt wtedy spod nich przebija, więc taka sytuacja. Poza tym to będę używać bardziej tak punktowo w tych miejscach, gdzie mam jakieś zmiany, a całą twarz ogólnie pokryję właśnie tymi minerałami. Że będzie wszystko w miarę cienko, ale tak, żeby nie było widać tam, gdzie nie ma być widać. A? Mam nadzieję, że to będzie miał jakiś sens. I co? Aha, o tym gelu. Bo wypuszczają dzisiaj właśnie na rynek podkład, który ma 97% składników naturalnych. Jestem trochę w szoku, bo naprawdę nie spodziewałam się tego. Ciekawa jestem, jak to będzie wszystko wyglądało, czy to będzie normalny, płynny kosmetyk, czy jakieś tam jeszcze będą inne rzeczy się działy. Mam nadzieję, że spotkam dzisiaj Patę, z Pata bloguje. Dawno się już bardzo nie widziałyśmy, więc mega jestem nastawiona, że tak, bo wczoraj właśnie tam dyskutowałyśmy chwilę, czy ona będzie, pamiętam, że na odcinkach, tylko na tych eventach, gdzie oni wypuszczali pomadki i inne takie rzeczy, to zdarzało się bywać, więc super jestem podekscytowana, bo tak jak mówię, nie widzieliśmy się bardzo dawno. Dobra, jeśli chodzi o ten podkład, to... Aha, może jeszcze tutaj. Ja go, tak jak mówiłam, używam bardziej jako korektora, żeby się trzymało i żeby właśnie zakryć te niektóre tam zmiany. On jest mega długotrwały, ale to właśnie dlatego, że nie jest w 100% naturalny. I
Bardzo mnie wysusza, bardzo, bardzo mnie wysusza, więc naprawdę używam go tylko od wielkiego dzwonu, ale skoro zapłaciłam za niego, to niech będzie. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że go... Aha, on w ogóle już jest niedostępny w Polsce. Tak, a moja wielka rozkmina po to, żeby na koniec wam powiedzieć, że już go nie ma, bo wycofanie jest spory. Brawo ja, brawo ja. Dobijam korektor pod oczy też z Bare Minerals, który nazywa się po prostu Medium One. Correcting Concealer SPF 20. Gdyby Pixi Cosmetics wypuściło w takim kolorze właśnie, takim ciemnym, takim brzoskwiniowym, który zneutralizuje moje worki niebieskie, to byłoby cudownie. Oni mają fantastyczne te korektory pod oczy. Uwielbiam je naprawdę absolutnie. Tylko niestety w tej chwili wszystkie trzy są dla mnie za jasne. Znaczy przez cały rok 01 są dla mnie za jasne, dwójka jest taka, że w miarę przechodzi, jak innych korektorów użyję obok. Ale jak jestem trochę opalona, no to niestety wszystkie są mi takie bardzo za jasne, się odbija. Więc bardzo tęsknię za nim. Jak zblednę, to wrócę na pewno. I teraz, żeby tutaj wszystko jeszcze trochę rozświetlić, bo wczoraj pracowaliśmy do, nie wiem, do północy, albo lepiej nawet, bo wczoraj był dzień nagraniowy tak mocno. Jestem trochę niewyspana. Więc teraz przyszła pora na korektor ten rozświetlający i to jest akurat Instant Anti-Age Eraser, ten co gąbkę od niego odrywam z Maybelline i to po prostu rozprowadzę palcami pod oczami. Właśnie na mnie dotarło, że spakowałam gąbkę i nie muszę tego robić palcami. Która? Mówiłam, że jest bardzo wcześnie rano? Jest taka godzina bardzo rano. Nawet nie, że jakaś konkretna, jest po prostu godzina bardzo rano i ja w tych godzinach powinnam prawdopodobnie nagrać voiceover do tego odcinka. Gąbeczka to jest kosmetyk, nie kosmetyk, tylko gadżet z Real Techniques. Też coraz częściej się zastanawiam, kurczę, co z tymi gąbkami, czy jeszcze do nich wracać, czy nie. Teraz używam tak jedną na pół roku gdzieś, albo może trochę mniej. No, a ten efekt pod okiem, który ona daje, to nic innego jak na razie. Dobra, teraz przypudruję. O nie, już wiem, że skopałam. Mam tutaj miniaturę pudru z Laura Mercier, ale to już jest ten z nową formułą. Ja miałam ten stary, który sprawdzał mi się cudownie, był najlepszy puder pod oczy, mój najlepszy puder pod oczy, ale niestety oni jakieś tam, nie wiem, z pół roku temu, nie, dalej to już było. To było jakbyś na sobie w Serocku już, to jest rok temu albo i lepiej, jak nie, no, jak nie lepiej. To wtedy się dowiedziałam, że właśnie Laura Mercier zmieniła składy tego pudru pod oczy, tego brightening, jak się nazywa? Brightening powder? Secret Brightening Powder na nową i ta jest teraz, kurczę, sucha jak kreda i nie wygląda to tak ładnie. Postaram się minimalną ilość tylko w tych załamaniach położyć. To mnie tylko dostałam od Oli w ogóle wtedy w tym serocku i mówi, masz tego bubla, najgorszy puder pod oczy. Mówię, serio? I potem użyłam, to jest właśnie ten, dosłownie tamten słoiczek, użyłam tego i mówię, o matko, nie wiem, czy ci sprzedali jakąś oszukaną, czy co, wtedy się dowiedziałam, że zmienili ten skład i mówię, nie, dlaczego, dlaczego? Muszę to wysypać, jak wrócę do domu, albo wykorzystać do jakiejś mieszanki podkładowej, czy tam do czego, coś pokombinuję, bo tak pod oczy to nie jest zbyt piękne, ale opakowanie jest super do wykorzystania ponownie, więc po prostu nasypię tutaj tego pudru pod oczy, który teraz uwielbiam i to jest puder Under Eye, Brightening Powder, Eye Under Eye Powder, po prostu. W każdym razie firma nazywa się Becca i można go kupić z Sephora. Teraz jako, że nie mam tu absolutnie żadnego talerzyka i wszystkie hotelowe kubki również są wykorzystane, to sięgnę po ten mój podkład Woga Woga i wysypię go na dłoń, a następnie jej użyję jako talerzyka i użyję takiego pędzelka Maestro 143. Ogólnie używam znowu Annabelle Minerals, tylko teraz tak się składało, że jak się pakowałam, to on się po prostu nie zmieścił do tej kosmetyczki, bo mam ją super małą, przyjechaliśmy tak naprawdę tylko na dobę i ja wiedziałam, że będę robić jeden raz makijaż. Ja mówię, okej, zrobimy tak, na raty, zużyjemy tego trochę z Bare Minerals, tego trochę z Woga Woga, bo miałam duże opakowanie i taką próbeczkę. To właśnie ta próbka teraz jest mini kolorem w porządku. Ale kryciem trochę za mało, więc o, tak sobie to połączyłam. No będzie drugi film, nie? Mam bardzo dużo do powiedzenia dzisiaj najwyraźniej. A wiem, że niektóre z was to umila, jakieś zwykłe takie codzienne czynności, że sobie tak puszczacie w tle ciocia czaszka radio i leci. Invisible Bronze z Bare Minerals też w kolorze medium. Ogólnie to nie jestem sponsorowany przez nikogo, ale jakoś tak sporo mam tych produktów, których używam z tej firmy.
Ten bronzer to akurat uwielbiam, tak jak korektory, mówię, bardzo przeciętne, ten podkład mnie przesusza, to ten bronzer jest wspaniały. Jego będę próbowała jakoś sprowadzić do Polski, jak się, nie ten, jak to się skończy. Bo tak wszystkie inne, których używam teraz jakoś, to już nie jest to, już nie jest ten sam rezultat, nie wygląda aż tak naturalnie. Albo mają kolor, nie taki, co mi się podoba najbardziej. Rozświetlacz Becca, ten mini malutki Opal. I nakładam go takim pędzelkiem do różu. Jakoś po prostu bardzo mi się podoba ten efekt, bo on tak rozprasza, ale jednocześnie nie za bardzo i wszystkie moje wachlarzyki były brudne, więc to jest dokładnie powód, dla którego użyłam tego pędzla. To jest 51 Sephora, ale on niestety jest wycofany. Zawsze jak ja sobie tak ukocham jakiś pędzel i chcę kupić następne 5, to wtedy wycofują go. Przypadek? Nie sądzę. Teraz sięgnę po róż, to jest Lily Lolo Just Peachy. I po taki pędzel Maestro 150 w rozmiarze, nie mam pojęcia jakim, ponieważ starły się napisy. To jest jedyna rzecz, która mi się dzieje z tymi pędzlami, napisy mi się ścierają z nich. A i czasami skówka się robi luźna, ale tak to niektóre z tych pędzli mam naprawdę po kilka lat i one są cały czas w świetnej formie. Fakt, że ja też dbam, nie, ale one nie mają lekko u mnie, są używane non stop. Zresztą wszystkie, które używam, które posiadam, wiadomo. Na razie tylko tyle, zobaczymy jak upanuję oczy, czyli trzeba trochę dołożyć. Pomada z Inglota w kolorze 12 i pędzelek Boho Beauty 302. I tutaj pomaluję tak mniej więcej połowę brwi, powiedzmy. Nie będę dzisiaj ryzykować żadnych kredek, które są nietrwałe, bo gdzieś wyjdę, przesunę paluchem, ruszę, nie wiem, włosy czy co i się okaże, że nagle nie mam połowy brwi, albo moja brew sięga aż do linii włosów, więc... Na spokojnie, Inglot mój stały zaufany. Jedyne co, to wiem, że spartaczyłam trochę, bo mam znowu tą 12 i ona jest dosyć zimna, a jak ja mam rozjaśnione włosy, to one są, mają trochę cieplejszy kolor i wydaje mi się, że to się trochę gryzie. Dlatego mam kredkę z Benefitu, zaraz wam pokażę którą, której użyję tylko po to, żeby trochę kolor ocieplić. Ja wiem, że się babram z takimi rzeczami, ale no cóż powiedzieć, ja uwielbiam robić makijaż. W ogóle teraz to, co robimy w tej chwili, to jest to, co mnie daje lepiej nastroje na dzień. I jeszcze, tak jak mówię, wiem, że dzisiaj się spotkam z kimś, z kim się stęskniłam i wiem, że zaraz mnie czeka nagranie kilku bardzo ważnych odcinków. Tak, i pyszne śniadanie, więc no, dobrze się zaczyna ten dzień. Zmieniam pędzelek na taki malutki z Maestro, który już w ogóle nie ma, nic tu nie ma. To nawet nie ma śladu, że był jakiś napis, ja po prostu pamiętam, że on był z Maestro. I pomadę w kolorze 17, też ten grota. Chociaż to się chyba u nich nazywa konturówka do brwi w żelu albo coś takiego, nie używałem słowa pomada. To myśmy im influencerzy nadali tę nazwę pomada. Goof Proof Brow Pencil nazywa się ta kredka z Benefitu i ona ma numer 3. Jest to dla mnie nie do zrozumienia, jakim cudem to jest kosmetyk tak popularny, ponieważ w nim oprócz koloru nic mi nie odpowiada. Ja tylko tutaj nałożę go trochę na środku, właśnie żeby ten ocieplić kolor. Wy może tego nie widzicie na nagraniu, nie wiem jak tutaj ze światłem jest tutaj łazience, ale tak jak mówię, ta pomada jest trochę szara, o, a to jest trochę cieplejsze i jakoś tak lepiej mi to wygląda. Bardzo nietrwały, bardzo się rozmazuje, ciężko tym się maluje, bo ma taki kształt łezki. Może jak ktoś ma tylko jakieś 2-3 dziurki do wypełnienia w brwi, to będzie zadowolony, ale jak macie takie brwi jak moje, że potrzebujecie dużo od początku wyrysować i żeby to było trwałe, to to nie jest kosmetyk, który to zapewni. Tusz do brwi Art Deco Brow Filler. To jest taki tusz z paprochami w środku, z takimi włoskami, które mają się przyczepić i pogrubić wasze naturalne brwi. Fantastycznie działa i w ogóle się nie kruszy. Nic mi do oczu nie wpada z niego, zastyga to elegancko i jestem bardzo zadowolona. W końcu mi się coś od nich sprawdziło tak naprawdę na maksa. Tusz, ostatnio do rzęs i to. Dobra, teraz będę robić makijaż oczu i zamknę się, bo ten film inaczej będzie trwał 500 lat. Jako bazę będę używać kredki z Kiko, a potem sięgnę po... O tym może powiem, zanim zacznę malować. I was uraczę jakąś miłą muzyczką. Po taką paletę z VZ Art. Ona nazywa się Theory Palette i tam tutaj ma numer VPV01 Cashmere. I to są takie tradycyjne brązy i beże. I to jest wszystko w takiej u góry chłodnej, na środku ciepłej, na dole neutralnej tonacji. Te malutkie cienie się wyciągają, można wymienić sobie z różnych palet, jak ktoś ma, ja mam też taką fioletową. I chyba jeszcze jedną. Fantastyczne są. Rzeczywiście to są niesamowite cienie, bo i ich pigmentacja, ich
ten poślizg na oku, to jak ładnie się rozprowadzają, to jak się trzymają powieki, nawet jeżeli baza jest taka sobie, albo jej nie ma wcale. Naprawdę zaskakująco, zaskakująco dobre produkty. Czy kupię taką dużą paletę, że tam jest, nie wiem, 20 czy ileś cieni? Raczej wątpię, bo one są bardziej neutralne i tam ja aż tyle nie potrzebuję neutralnych kolorów, bo się raczej maluję na kolorowo. Ale do jakichś różnych tam okazji z tych korzystam dosyć często i mimo, że to jest malutkie, ten sam pojedynczy cień jest maleńki, to bardzo niewiele potrzeba, żeby zrobić makijaż. Ja teraz sobie machnę właśnie jakiś tu coś i wypuszczać sobie muzyczki przyjemnej w tym czasie, żebyśmy, tak jak mówię, nie siedzieli tutaj 500 lat, bo nie wiem, czy YouTube czasem nie nałoży na mnie jakiejś kary za zbyt długie. Właśnie do mnie dotarło, że nie zapakowałam zalotki, bo się nie zmieściła do kosmetyczki. Jestem z siebie wyraźnie zadowolona aktualnie. Nie mam też łyżki tutaj, którą mogłabym wykorzystać do podkręcania rzęs, więc będziemy próbować po prostu na pędzelku. Nie wiem, czy wam kiedyś to pokazywałam, że tak czasami robię, jak mnie przyciśnie, że przykładam sobie pędzelek tak na linii rzęs i wtedy przytrzymuję przez chwilę rzęsy przyciśnięte palcem i odbijam do góry. Mam nadzieję, że kadr jest na tyle daleki, że was to nie przerazi. Nie daje to jakiegoś spektakularnego rezultatu, ale daje chociaż trochę. Plus na tym palcu odciskam ten cień, który się odsypał na rzęsy, więc jak zacznę tuszować, to nic mi się nie zsunie tutaj na policzki. Więc o, taki, może to będzie dla kogoś pomocne. Tusz Outrageous Curl z Sephory. Mam nadzieję, że ten curl to dzisiaj da się zauważyć. Pewnie by się przydały jakieś sztuczne rzęsy, ale nie oszukujmy się, to jest na 11 w ciągu dnia event, a poza tym jakoś ja po prostu nie przepadam za noszeniem sztucznych rzęs cały dzień. A z kolei przykleję teraz i będę chodzić i później, nie wiem, będę musiała je zdjąć w samochodzie, bo będzie mi już zbyt niewygodnie, to zostaną mi takie placki tam, gdzie był klej i... Nie, to ja już po prostu wolę sobie odpuścić całkowicie. I także jestem leniwa. Teraz już widzę, że mam zdecydowanie za mało różu na policzkach. Trenuję się bardzo mocno, żeby w końcu mówić różów, a nie róży. Mam kilka różów, ale jakoś jestem już tak przyzwyczajona do tego, że kupiłam kilka róży i tak dalej. I wiem, że to niepoprawne i wiem, że to mam gdzieś tak zakorzenione, że warto byłoby to wytępić, więc staram się przy każdej możliwej okazji używać tej innej formy, niż jestem przyzwyczajona. Dobra, i teraz tak. Usta. To chwilę potrwa. Jeśli ktoś ten odcinek ogląda jako mój pierwszy, to prawdopodobnie dostanie tych chwil zawału. Będę nakładać na usta moje pomadki i nie tylko. I będzie tych produktów raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Także taka sytuacja. Zaczynam od... I wszystko o to chodzi, żeby uzyskać po prostu jasne, różowe usta. I jest to absolutnie niepotrzebne, ale jest to rzecz makijażu, którą ja kocham, uwielbiam. Całkowicie. Zaczynam od konturówki do ust z Move. One są dostępne w Contigo i ta moja nazywa się Hypocrisy. Na górną wargę przyjdzie pomadka z Bare Minerals. Znowu, dużo najwyraźniej rzeczy mi się spodobało, a część chcę dobić. I ta nazywa się Swag. Bardzo żałuję. To są te pomadki Generation Nude. Bardzo żałuję, że te produkty zostały wycofane. Mam chyba 5 albo 6 kolorów i uwielbiam je. Na dolną wargę, na zewnętrzne części przyjdzie pomadka Paese No Makeup Nude 107. Nie dajcie się zwieść, to jest różowe, to nie jest No Makeup Nude. Na środek dolnej i górnej wargi przyjdzie pomadka z Hourglass, która nazywa się I Woke Up. Na stówę na nagraniu to będzie wyglądało, jakbym nakładała cały czas ten sam kolor, tylko z innych opakowań. I na to wszystko odrobina błyszczyka Fenty Beauty, który nazywa się Fussy. Mam też ten oryginalny Fenty Glow, chyba on się nazywa, albo coś takiego, i go uwielbiam. I ten uwielbiam tak samo, jest identyczny, tylko kolorem się różni, więc nie jest identyczny, brawo ja. Tekstura, konsystencja i tak dalej jest taka sama. Podlinkuję wam ulubieńców na dole, w których opowiadałam więcej o tym błyszczyku. Cudeńko.
Dobra, teraz tak. Coś by się przydało zrobić z tymi włosami. Zmagam się, naprawdę zmagam się. To jest najgorsza część przygotowania. Naprawdę już nawet od kiedy mam ten steamer do ubrań, dzięki Niesia25, pozdrawiam. Od kiedy mam steamer do ubrań, to już nawet przygotowanie ciuchów nie jest jakieś uciążliwe, ale te włosy zawsze. I tak godzinę później to się prezentuje, z tymi włosami to myślałam, że się nie uporam nigdy, jakoś dzisiaj mi nie szło. Mam na sobie po prostu taki cieniutki swetarek, nie pamiętam już skąd on jest, bo wycięłam metki. Znalazłam fantastyczne spodnie, marka nazywa się Franza i one są kompletnie elastyczne z każdej strony, co jest ich ogromnym plusem i są wysoko tutaj, więc nie będzie mnie ściskało, dusiło i miażdżyło w samochodzie potem, to jest wielki plus. Buty to moje zwykłe botki z Voyasa i czarna, najprostsza chyba z możliwych, torebka Witchen. Jeśli chodzi o biżuterię, to mam te same pierścionki, które noszę zawsze i mój ukochany ostatnio naszyjnik z Jo & Judy z kompasem. Kolczyki dostałam, więc nie mam pojęcia skąd są, bo nie miały pudełka, tylko były w takim kartoniku, więc podejrzewam, że to od jakiegoś lokalnego tam pana jubilera. I tak to wszystko się prezentuje. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was jakiś tam przyjemny w oglądaniu. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia. Z dzisiejszego dnia nagrywamy vloga, więc na pewno na tym drugim kanale się pojawi, albo już się pojawił w ubiegłym tygodniu. Ściskam gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie! A! I będę miała kurtkę. Moją czarną skórkę, tą nie czarną, tylko czekoladową. Tą, którą noszę, no wiecie, od lat.